Proszę pani, czy pani ma ulubione spa? Nie, proszę pana, nie mam ulubionego spa, bo w spa nie bywam, nie mam czasu. No właśnie, chciałam pani zapytać, czy pani korzysta ze spa. Dobrze, ale zapytam pani inaczej. Czy pani na co dzień maluje się? Korzysta pani z make-upu? Tak, maluję się od 16 roku życia. W zasadzie nie wychodzę bez make-upu, bo bez make-upu czuję się troszeczkę jak bez przysłowiowej bielizny. Jeżeli chodzi o faworytów dzisiejszego konkursu, czy pani posiada faworyta? Nie, nie posiadam. Przepraszam, ale jeszcze nie bardzo wiem, kto tu przede wszystkim startuje, więc najpierw muszę się zapoznać z listą i dopiero potem będę mogła się zastanawiać. Jeżeli chodzi o wakacje, czy pani w tym roku planuje gdzieś wyjazd na wakacje, na urlop? Tak, planuję, ale to jest tajemnica. W tym roku mam 50 i planuję bardzo poważną, dużą wyprawę. A gdzie właśnie będzie ta wyprawa? Czy będzie właśnie... Nie powiem, a nic nie powiem, niech pan nie pyta, bo tak jak powiedziałam, to jest tajemnica. A oprócz pani jubileuszu, jakie ma pani plany zawodowe na ten rok? Czy pani będzie dalej grać w tym serialu, tam gdzie pani gra? Czy coś nowego będzie? Tak, oczywiście będę grała na wspólnej, gram w Teatrze Kapitol i gram ze spektaklami po całej Polsce, wszędzie, gdzie nas zapraszają.